Witam na kanale Bits of Data. Ja nazywam się Michał Korzycki i dzisiaj opowiem o tym, jak rozpocząć przygodę z Data Science. Zapraszam. W ciągu kolejnych tygodni, w czasie najbliższego roku akademickiego, na tym kanale mogą się Państwo spodziewać filmów, które będą poświęcone szeroko rozumianej tematyce Data Science. Korzystam w trakcie tego wykładu z tak naprawdę dość wąskiego zestawu narzędzi, głównie po to, żeby nie skakać z jednego miejsca w inne i po to, żeby pozwolić Państwu wyrobić sobie pewne nawyki, bo jak będziemy rozmawiać cały czas w obrębie tych samych narzędzi. Żeby skorzystać z tych narzędzi, gorąco zachęcam, żeby nie dość, że oglądać filmy, ale także wszystkie przedstawiane przeze mnie wykłady i przykłady będą możliwe do ściągnięcia i uruchomienia samodzielnie, do czego serdecznie zachęcam. Uruchomienie samemu tych przykładów, które ja mam w filmiku, na pewno dużo lepiej pozwoli zrozumieć pewne aspekty, które będę tłumaczył. Po to, żeby to zrobić, potrzebujemy naturalnie przede wszystkim materiału z wykładów, które znajdują się na portalu GitHub oraz narzędzi, w których to uruchamiam. Zacznijmy najpierw od pobrania samych materiałów z wykładów. Na moim repozytorium bitsofdata.pl znajdą Państwo repozytorium Python Data Science, który będzie zawierał materiał do wszystkich wykładów. Jeżeli wejdą Państwo pod ten link, który będzie zamieszczony w komentarzu do niniejszego filmu, znajdą Państwo taki zielony przycisk Code. Po rozwinięciu go na samym dole znajdziecie Państwo operację Download Zip, która pozwala ściągnąć najnowszą wersję wszystkich elementów zawartych w tym wykładzie. Po ściągnięciu tego rozpakowaniu będzie można już z tego korzystać jak z gotowego kodu. Z czego będziemy korzystać, żeby to uruchamiać? Ja sugeruję do użycia Anaconda. Jest to gotowy pakiet narzędzi Data Science, który oczywiście można sobie samodzielnie ściągnąć i skonfigurować, ale można dużo czasu zaoszczędzić po prostu ściągając już gotowy pakiet, gdzie wszystko jest skonfigurowane i sprawdzając, że działa z sobą razem. Budowanie takiego samego zestawu narzędzi od zera może być czasem pracochłonne, jak i czasochłonne, ponieważ zawsze pojawią się pewnego rodzaju problemy techniczne do rozwiązania. Oszczędzamy czas, przygotowując, ściągając sobie już gotowe narzędzie. Polecam zatem wejść na stronę anaconda.com. Ponownie wszystkie linki będą w opisie do tego filmu. Wybrać sobie opcję Anaconda Distribution. A następnie po przejściu już na stronę ściągnięcia, ściągnąć sobie dystrybucję Anaconda. Pozwólcie Państwo, że teraz tego nie zrobię, bo jak widać, jest to całkiem spora paczka i nic nie wniosłoby do tego, że ją będę na żywo ściągał. Po ściągnięciu tego pliku instalacyjnego należy oczywiście wykonać instalację i można już zacząć korzystać z Anaconda. Zainstalowana Anaconda wygląda tak. Jest to już gotowy nawigator, który jak widać wprowadza nas w całkiem spory zestaw już gotowych narzędzi, które można wykorzystać. Główne narzędzie, z którego ja korzystam na tym wykładzie, to jest JupyterLab. Uruchommy go sobie. Czekając, aż się uruchomi sam JupyterLab, uruchamia się oczywiście przeglądarka. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że pierwotne uruchamianie się Anaconda trochę trwa, więc proszę się nie niepokoić, to jest absolutnie normalne po zainstalowaniu. Nas JupyterLab się w tym momencie uruchamia i mam już tu w desktopie. Na desktopie są umieściłem rozpakowane repozytorium, które przed chwilą pokazywałem i te wszystkie wykłady są tutaj gotowe do uruchomienia. Ja na pierwszym wykładzie jest przypominajka, w jaki sposób ściągnąć te wszystkie rzeczy. Czy jest to jedyny sposób, żeby korzystać z tych wykładów? Absolutnie nie.
Jest oczywiście cała masa innych sposobów, które wcale nie uważam, że są lepsze czy gorsze. Dla niektórych osób mogą być nawet wygodniejsze. Ta metoda, którą przedstawiam, wydaje mi się, jest najszybsza, ponieważ od razu z góry rozwiązuje największą ilość problemów. Czy ja korzystam dokładnie z tego? Przyznam się szczerze, nie do końca. Dla mnie Anaconda z tym wersją, z tym desktopem jest trochę przyciężkawa, więc ja ściągnąłem tak naprawdę chudszą wersję Anacondy, zwaną Minicondą. I tak naprawdę z niej korzystam, ażeby uruchamiać sobie poszczególne notebooki. Dodatkowo, korzystając z Gita, z GitHuba, oczywiście ja nie ściągam, nie aktualizuję korzystając z pełnego zipa, tylko pracuję korzystając z narzędzia Git i do tego jeszcze z poleceń linii komend. Ale to już jest temat na zupełnie inne spotkanie, które pewnie się pojawi w ciągu najbliższych tygodni. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania co tydzień we wtorek o 19:00. Do usłyszenia.